Ta gra to podobno bardzo rozbudowany symulator więzienia i dzisiaj sobie to przetestujemy. Z tego co widzę na samym początku musiałem wybrać ziemię. Aha, i tworzymy nowego więźnia, ponieważ tutaj sami będziemy łapali tych więźniów, których będziemy wsadzali do naszego więzienia. I na przykład dostaliśmy trzecie piętro, okej, to jest mój w ogóle samochód. Dostałem 150 kaski, także całkiem fajne. Aha, musimy też porozmawiać sobie z gościem od tutoriala i tak wygląda na razie moje więzienie. Szczerze mówiąc, ja byłem przekonany, że będę musiał budować wszystko od zera, ale tutaj takie podstawowe cele mamy, także słuchaj, jeżeli nie chcesz trafić do tego więzienia, to koniecznie teraz zostaw lajka i właśnie sobie zdałem sprawę, że oczy mojej postaci... Czemu moja postać mruga? Jakby to jest mega dziwne. Co my tutaj mamy? Tu jest jakaś stołówka, a gdzie ci więźniowie mają jeść? W tym sensie, bierzesz sobie jedzenie stąd? Poczekaj, panie naczelniku, bo ten naczelnik... O, musisz tutorial zrobić szybko! Gościu, ja chcę prowadzić widzów po więzieniu, spokojnie. Czyli oni sobie biorą jedzenie i później co? Aha, dobra, mogą tutaj jeść? I w sumie to jest spoko, nie? Patrz, chociaż z drugiej strony nie, to nie jest spoko. Bo sobie wyobraziłem, że jest zimno teraz i oni są na otwartym, na otwartej przestrzeni. A co my tutaj mamy? Łazienka? A, prysznice. Czyli to, co jest najbardziej potrzebne. Mamy bardzo takie podstawowe wyposażenie tego więzienia. Tutorial Assistant Guide. Dobra, tutorial. Oczywiście nie będę wam tego wszystkiego pokazywał, tylko przeskipowałem to. W skrócie chodzi o to, że musimy jechać do miasta. Tak, będziemy tutaj musieli... Czekaj, gdzie jest miasto? To jest problem. Gdzie jest mapa? Sleep, ja teraz powinienem spać, a nie łapać kryminalistów. Ale właśnie, my musimy podjechać do miasteczka i złapać bandytów, którzy gdzieś tam będą i później zawieźć ich do naszego więzienia. Powiem wam, że spodziewałem się kompletnie czego innego, czegoś o wiele mniej rozbudowanego. Coś takiego jak może jak Prison Architect, coś w tym stylu. A tutaj okazuje się, że naprawdę będziemy musieli wszystkim zająć się sami. Dobra, o! Czekaj, są? Czemu ci... Wow, czemu mój samochód lewituje? To jest dziwne. Dobra, czy mogę ciebie na przykład skłuć? Na przykład weźmiemy sobie tego, aresztujemy pana tego kryminalistę. Ej, ty, zarąbista to jest. I ty wchodzisz do samochodu, seat. Czekaj, mogę go... Do bagażnika? Dobra, to jest tak głupie. Okej, mamy pierwszego bandziora, także jedziemy teraz do naszego więzienia. Damy go. Szkoda, że nie mogę na przykład nadawać nazw tym kryminalistom. To bym wybierał może osoby po prostu z komentarzy. Byście napisali, daj mój nick więźnia i wtedy bym was nazywał więźniem. Nie wiem, czy to jest fajne, czy w sumie nie. Mamy zero kasy, zero osób i rozumiem, że im będę miał więcej więźniów, tym więcej kaski będę mógł sobie zarabiać. Całkiem fajnie wygląda ten symulator na razie. W ogóle grafika też jest bardzo spoko. Weźmy tego gościa z bagażnika. Chodź tutaj. Jak on się nazywa? Dobra, nie wiem, jak on się nazywa. O, witam serdecznie. I co, ja mam po prostu go wsadzić do celi i tyle? Halo, do kibla głowę? Release. O, jest. On ma czapeczkę! To jest jego pierwszy dzień w więzieniu! O, wszystkiego najlepszego, stary, ale czekaj. Mogę, prisoner Wally Ellie. A czemu on inaczej trochę wygląda? Age 50, mail. Ty, mamy tutaj wszystkie informacje. Status, happiness, czyli to są takie simsy. Jak widzicie, mamy... O kurde. O, wow! Ej, to jest naprawdę rozbudowane. Co jest? Manage. Dobra, mamy reputację naszego więzienia. Mamy pracowników, gdzie możemy zatrudniać wszystkie rzeczy. Tak, to jest Prison Architect w Robloxie. Jeżeli ktoś grał w tą grę, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Settings, volume, tak, NPC, render quality, wszystko dajemy na piątkę. Wszystko musi być na piąteczkę. O, i teraz dostałem 10 dolarów, tylko pytanie, on śpi sobie z misiem. O, dobra, nie będziemy mu przeszkadzali. Idziemy po kolejnego bandytę. No i kolejna osoba, proszę, zapraszam do bagażnika. Dobra, możemy wracać. Powiem wam, że pojechałem w inną część miasta i okazuje się, że też tutaj grasowały jakieś osoby. Tylko trochę mnie to dziwi, że te wszystkie osoby wyglądają jakby były bardzo młode, a jednocześnie, wiecie, tam pokazało, że ten gościu ma 50 lat. No na pewno nie dałbym mu 50 lat, jeżeli o to chodzi. I chwila, gdzie jest moje więzienie? Chyba to jest 100. W ogóle, ile tu jest osób? Cash, prisoner 1, prisoner 100. Typek ma 100 więźniów na swoim terenie. O, Flotaro prison. Ładnie to wygląda. Dobra, bierzemy ciebie z powrotem, pyk, wyciągamy i na razie zrobimy tylko więzienie dla facetów i może otworzymy po prostu drugi blok, gdzie będą tylko kobiety. Tak wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko. A, oni sobie śpią wszyscy.
Dobra, czyli idziemy po trzecią osobę. Zastanawiam się, czy tutaj będzie coś takiego jak na przykład ucieczki z więzienia. To by było całkiem spoko, że na przykład będziemy musieli przeszukiwać cele, bo będą robili jakieś podkopy albo inne rzeczy. Także mamy trzech ziomali i teraz, czy pan tutorial ma mi coś do powiedzenia? Tutorial assistant, no missing stuff. Aha, czyli możemy podejrzeć, jakich rzeczy nam brakuje w więzieniu, ale jak widzicie, na razie wszystko jest całkiem rozbudowane. Także weźmy sobie building i można by było... Wow, ja będę musiał cały ten teren wykupić. Trochę mi to przypomina Farming and Friends, czyli ten tryb, gdzie mieliśmy swoją farmę, tylko że tutaj zajmujemy się naszym więzieniem. Ty, mógłbym łóżko piętrowe im zrobić w celi. Ej, to by nawet miało sens, gdybym postawił im tutaj łóżko. No, dwa albo... Całą celę w łóżkach bym im zrobił, to by było na pewno piękne. Buffet 250 kosztuje, dobra, lunch table, o, za $50, jeden stolik, kurde, gdzieś bym mógł to upchnąć, nie, ten jeden stolik, bo z tego co widzę, oni będą po prostu jedli na zewnątrz, mamy dekoracje, buildings, asphalt, tiles, grass, no ja bym... Nie, telefony, to tak naprawdę wszystko to, co jest potrzebne, jeżeli chodzi o takie podstawy, no to już mamy. Większe samochody też będą. Mam nadzieję, że później będzie można odblokowywać jakieś rzeczy. I weźmy sobie tutaj prison name. O, będzie można ustawić nazwę naszego więzienia, prison owner. Nasze więzienie kosztuje, znaczy jest warte 14 tysięcy i możemy zatrudnić szefa. Mamy strażnika, mamy sprzątacza, mamy naprawiacza, mamy pielęgniarkę i mamy psa, który będzie... Aha, będzie mógł znaleźć tunele i zatrzymywać zamieszki. Okej, okay. A czekajcie, czy ja będę musiał w takim razie, jako że nie mam kucharza, to ja będę musiał gotować te posiłki? Dobra, na razie nie muszę im gotować, bo jak widzicie, oni wyciągają jedzenie tutaj z tej lady. A ty, na co czekasz? Co? No, nie podoba... No właśnie, nie podoba ci się jedzenie? Mam nadzieję, że ci się podoba. O, i sobie siedzą. Mam nadzieję, że będą gadali. Czy ja mogę usiąść? Nie, nie mogę usiąść z wami. Jako właściciel tego więzienia, bo nie wiem, czy jestem takim naczelnikiem, jeżeli tutaj jest ten gościu gdzieś, ten tutorialowy, który... Ha... Gdzieś się ukrył? Albo, o właśnie, on. To jest jakiś właściciel? Czekaj, czy ja mogę pobić na przykład więzia? Nie, nie mogę z tego, co widzę, go pobić. I mamy $130, więc fajnie byłoby, gdybyśmy mogli w to... O, walls, dobra, możemy sobie ściany, stairs. Z tego, co widzę, problem jest największy taki, że nie za bardzo mogę teraz kupić cokolwiek i rozbudować jakkolwiek to więzienie, ponieważ mamy $160. Ty, co ty robisz? Widzicie? On się tak jakby czaił. Ha, coś mi tu śmierdzi. Nie, no jest zadowolony. Dobra, ja może będę go obserwował trochę z daleka? Może on będzie chciał za chwilę uciec? Nie, dobra, nie chcę uciec. Ale wiecie co, zatrudnię sobie strażnika, który mi tutaj pomoże. Willow Marek, tak się nazywa nasz strażnik i on będzie się zajmował tymi więźniami, bo coś mi tutaj po prostu nie pasuje, bo oni co chwilę tak jakby coś kombinują. I have to plan to get more pancakes at the cafeteria. A, on gada przez telefon. I możemy podejść na przykład. Czekaj, żałuję, że nie mogę zmienić im nazwy. Naprawdę, to by było całkiem spoko. O, wyciskałem sobie i to mi się podoba tutaj. Też sobie mogę pobiegać, jeżeli bardzo bym chciał. Ale na razie tego nie potrzebuję. Musimy pomyśleć, w jaki sposób mogę dalej rozbudowywać to więzienie. Bo mamy tutaj te trzy cele i chyba dobrze by było po prostu zrobić dokładnie trzy cele z prawej strony. Tylko nawet jeżeli chciałbym teraz to zacząć robić, no to zobaczcie. Tutaj sama podłoga kosztuje na przykład 7. Później musimy łóżko 35. Tutaj ściany na przykład 8, dobra, okej, to nie jest zbyt drogie, dobra, powiedzmy sobie prosto, nie jest zbyt drogie, ale większy problem mam z tego, że będę musiał chyba wykupić ten teren, z tego co dobrze zrozumiałem. Ale wiecie, co teraz zrobię? Po prostu usunę łóżka, sześciutkie łóżka i postawię łóżka piętrowe. O, to jest na pewno dobry pomysł, tylko mnie nie będzie stać na takie, na więcej łóżek, czyli na razie mamy dwa i mam nadzieję, że to będzie działało w ten sposób, że oni automatycznie będą przeniesieni tak jakby do jednej celi, że ten gościu, który jest tutaj w tym miejscu, to o, nie mam łóżka, dobra, to muszę iść spać w to miejsce. No i witam ciebie w twoim nowym domu, powiedzmy w tym miejscu. Aha, ja go automatycznie wypuściłem i on chyba idzie spać. Co to jest? Śmieci jakieś tutaj są. Albo ktoś się zżygał, albo ktoś, nie wiem, co zrobił, przepraszam, już wychodzę. Tu kolejne śmieci. Dobra, czyli potrzebujemy jednak jakiegoś sprzątacza i widać, że to będzie nam tutaj potrzebne. Nie, no nie mów, że ktoś... Czy oni się zesrali? Fi, a nie, to jest escape tunnel. Ktoś zaczął kopać tunnel. Widzicie, nie było mnie dosłownie
3 minuty w więzieniu i oni już zaczęli kopać jakieś tunele. Tutaj te, nie widzę, żeby cokolwiek było. W moim gabinecie też nic nie ma. Możemy w ogóle kamery sobie zamontować, jeżeli bym bardzo tego potrzebował. Tutaj też nic nie ma. Aha, no nie wiem, kto to będzie sprzątał, ale wygląda na to, że ja. I czy ja mogę jakoś uzupełnić to jedzenie? Bo oni będą to zjadali, ale ja potrzebuję kucharza zatrudnić. Tylko, że chyba mnie nie stać. Szef. $100 kosztuje kucharz i jeszcze $13 będziemy na godzinę będzie nas kosztował. No to na razie nie stać mnie na coś takiego. Tutaj z tego, co widzę, jest w miarę czysto. Więc teraz jedyne, co mogę zrobić, to po prostu kupić sobie kolejne łóżko piętrowe. Mógłbym oczywiście kupić to takie drewniane za $60, ale powiedzmy, że poczekamy jeszcze chwilę i kupimy sobie to za 120 i będziemy już mieli 6 więźniów. No i mamy teraz 6 więźniów i zobaczcie, nie było mnie chwilę i oni już nawet na stołówce mają... Mają tunel przygotowany z flagą. A co ty robisz? Halo, odejdź, bo ja chcę tunel zakopać. To jest dziwne. Bardzo dziwne to, co się dzieje w tym więzieniu. Ale mamy $126. Na razie największe zastrzeżenie do tego trybu mam takie, że bardzo wolno się rozkręca. Że jasne, same podstawy i tak dalej są fajnie zrobione. Widać, że ktoś siedział nad tym dość długo, ale nie zmienia to faktu, że wiecie, już gram trochę i na dobrą sprawę udało mi się zmienić łóżka. Papce, co ty... Halo, ej, przecież ja taką osobę, jeżeli bym zobaczył, że ona robi podkop, no to pewnie bym zaprowadził ją do jakiejś izolatki. Tylko problem jest taki, że ja nie mam żadnej izolatki. A, dobra, to dlatego tak to wszystko działa tutaj. Czy macie jakiś podkop albo cokolwiek? Nie widzę. O, ktoś właśnie nasrał? Nie, ktoś po prostu kopał sobie przed chwilą. Czyli jak widzicie, ich jedynymi zajęciem w tym więzieniu jest po prostu kopanie tuneli. O, kolejny tunel właśnie sobie wykopał. Tylko, że ja mogę sobie... Food rations are too small. Aha, czyli jedzenie jest za małe. Dobra, czyli najprawdopodobniej skończyło mi się jedzenie, więc będę musiał zatrudnić teraz kucharza, szybko. Szef, tak, proszę bardzo, kucharz jest. I czy on będzie robił to jedzenie, bo ja cały czas widzę, że to jedzenie jest dostępne. Co ty? Talk me with... Aha, open assistant. Tak, tak. Dobra, chodź tutaj, gościu. I co ty chcesz? Asysta. One prisoners cannot be monitored, add more guard. A, dobra, czyli musimy... To jest dziwne, bo ja mam strażników, ale i tak oni znajdują cały czas, wiecie, o, widzicie te podkopy? Chyba, że to cały czas kopie tylko i wyłącznie jedna osoba. A może też tak być. I oni się kąpią w ubraniach z jakiegoś powodu i to wygląda bardziej, jakby oni tańczyli, a nie się myli. Ale dobra, nie ma żadnego problemu. Też dziwne jest to, że oni robią podkop w toalecie, a nie na przykład, nie wiem, gdzieś tutaj, o, w tym miejscu, w narożniku. Tak, żeby to nie było kompletnie widoczne. I co? Ten kucharz spojrzał tak, i co ja mam z tego ugotować? Tutaj nic kompletnie nie ma. O, wodę będzie, tak? Wodę gotujesz? A nie, on myje patelnię, przepraszam. Talk with me assistant. Tak, 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 dobra, porozmawiajmy z nim raz jeszcze. Potrzebujemy kolejnego strażnika. Dobra, proszę bardzo, hire. Teraz już wszystko powinno być pod kontrolą. Jeżeli oni nadal będą kopali te tunele, no to w takim razie wygląda na to, że strażnicy są totalnie bezużyteczni. Chyba, dobra, wiecie co? Muszę coś zobaczyć. Chcę widzieć, jak ktoś kopie tunel i później strażnik podchodzi i zakopuje ten tunel. Bo na razie... strażnik nic kompletnie nie robi. Dobra, jednak chyba to coś pomogło, bo nie widzę żadnego tunelu, ale jest dużo śmieci, więc zatrudnimy kolejną osobę i to $500 kosztuje? Nie, 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 to jednak sam będę to sobie sprzątał. O, tutaj jest jakiś dziwny gościu, który przyszedł do mojego więzienia, ale wydaje mi się, że będę i tak musiał pozbierać dużo kaski, żeby to wszystko rozbudować, więc dajcie znać, jak wam się podobało, czy chcielibyście więcej odcinków, żebym rozbudowywał własne więzienie, bo na razie wygląda to, no powiedzmy sobie wprost średnio, bo mamy tylko 6 cel, z czego ci ludzie za bardzo też nie mają się gdzie podziać, więc co, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, Robloxa już pojutrze i miłego dnia wam życzę.